the best tattoo studio of the Phuket Patong. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na podsumowanie pracy paneli fotowoltaicznych trzech instalacji, dużej, średniej i małej. Jedziemy! I tak, zaczynamy od najstarszej instalacji. Ona jest w 2016 zamontowana, wyprodukowała 48,11 MWh, 32 panele o mocy 265 W, czyli to moc łączna tej instalacji to jest 8,4 kWh. Najgorszym dzień był 1 kwietnia, wyprodukowaliśmy 4 kWh i 303 W. A najlepszym dniem był 23 kwietnia, wyprodukowaliśmy ponad 50 kWh. Jak widzimy, mam problem też z wyłączeniami tej instalacji. I ogólnie w kwietniu ona wyprodukowała 837 kWh. Jestem ciekawy, czy też furnace'y Wam się wyłączają czasami, jak jest wysokie napięcie. Jak tu widzicie, czyszczę sobie te panele bez zabezpieczeń, ale niedawno skończyłem kurs wysokościowy na pierwszym poziomie. Fajnie, dostałem dużej wiedzy na temat wspinaczki, na temat zabezpieczeń, węzłów i mam nadzieję, że w przyszłości to wykorzystam i na tym dachu będę się zabezpieczał, bo nie powiem, trochę strach tam chodzić. Teraz przechodzimy do średniej instalacji. Ona została zamontowana w 2019 roku, wyprodukowała już 19,52 MWh, 26 paneli, jeden panel o mocy 280 W, czyli razem 7,2 kWh mocy. I tak, najgorszy dzień to były tylko 292 W, to był 2 kwietnia, a najlepszy dzień to jest 23 kwietnia, 37 kWh, trochę ponad. No i w kwietniu wyprodukowała ta instalacja 634 kWh. I przechodzimy do najmniejszej instalacji, która powstała w tym roku, 2022. Łącznie już wyprodukowała 673 kWh. To jest 8 paneli razy 455 jeden panel, czyli 3,6 kWh mocy. I tak, ona wyprodukowała te 673 kWh obecnie przez te wszystkie miesiące. W miesiącu kwietniu wyprodukowała 259 kWh. Najlepszym dniem to był 23 kwietnia, gdzie wyprodukowała 13 kWh, trochę ponad. A najgorszym dniem to był 1 kwietnia, wyprodukowała 0,97 kWh, czyli prawie 1 kW. I powiem Wam, że z nią mam największy problem, bo coś jest nie tak. Ja myślę, że ona jest podłączona do starej siły i pokażę Wam wykresy, że no nie ma szans, żeby tam był jakiś jeden dzień fajny, żeby była normalna cała produkcja. Nawet w lutym, gdzie furnace'y się w ogóle wszystko fajnie chodziły, to ta instalacja się cały czas włącza i wyłącza. No i Tauron mnie spławia i na razie Smart Eco Dome też mnie spławia, ale myślę, że w końcu przyjadą i ogarną temat i poprawią tą fotowoltaikę, tą małą instalację, bo no wyłącza się, jest za duże napięcie, gdzie w domu mam jeszcze normalne, jest te, no nie wiem, podchodzi do 240 na trzech fazach, to tam już się wyłączają i jest to napięcie powyżej 250 paru. Coś jest nie tak ewidentnie. Czekam na odpowiedzi Taurona i odpowiedzi Smart Eco Dome'u, jak przyjadą i poprawią tą instalację. Tak więc to tyle z tego filmiku. Jeszcze tu widzicie, że czyściłem te panele, robiłem też różne próby paneli fotowoltaicznych, zasłaniałem, patrzyłem ile na stringu jest mniej, ale z tego w przyszłości będą filmiki. Szczerze, mam dużo materiałów ciekawych, a mało czasu do obrabiania. I mój komputer też, że tak powiem, tak się tnie na tym wszystkim, że już szlak mnie bierze i od paru lat cały czas myślę nad zmianą, ale jak ktoś ogląda mój kanał, to teraz w pierwszeństwie na co zbieram, to jest samochód elektryczny, a później te akumulatory, które będą obniżały mi napięcie w domu i będę ładował też tą energię do akumulatorowa, nie będzie się marnowała i nie będzie się wyłączała instalacja fotowoltaiczna. No trochę teraz walka z wiatrakami, ale trzeba sobie jakoś radzić.
Tak więc trzymajcie się, napiszcie, zostawcie łapkę, jak udało wam się obejrzeć ten materiał do końca i napiszcie słoneczna może pogoda, jeśli dotrwaliście do końca i jeśli macie swoje instalacje w panele fotowoltaiczne, napiszcie ile wam w kwietniu wyprodukowała, jakiej mocy macie i gdzie są ustawione. Bo tak, ta duża instalacja jeszcze, jakby ktoś nie wiedział, to u mnie jest na wschodzie, a północny wschód, południowy wschód, to jest ten najlepszy, tak? Kurczę, mylę się niekiedy. To jest właśnie te dwie instalacje, ta mała i ta średnia. Tak więc serwus, trzymajcie się, do usłyszenia i do kolejnych filmików.